Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. W dzielnicy rozbił się nieoznakowany samolot. Miejsce katastrofy to obszar wyłączony z użytkowania. Moi ludzie zabezpieczają teren. Reszta zostaje w domach. Jak ktoś się nie dostosuje, może dostać spłąkaną kulą. Wprowadzam stan podwyższonej gotowości dla całego Dogtown. Do odwołania. Spodziewajcie się kolejnych komunikatów. No dobrze. Witajcie, kochani, w Dogtown. Mieście w... Judy? O! No i jak? Masz plan? Żebyś wiedział. Przyjdź do mnie wieczorem, wszystko omówimy. Będą Tom i Roxanne. Są po naszej stronie. Będzie też Majko. Jak ją przekonałaś? Wymyśliłam petardę. Wszystkiego się dowiesz wieczorem. Tylko powiedz, jaką pizzę lubisz. No, jaką pizzę lubię? Ananasem. Nie lubię pizzy. Dobra. Szarańcza peperoni i dużo, dużo sera. Swój chłopak. No, to widzimy się wieczorem, tak? Powiesz mi coś o tej rzeczy, którą wymyśliłaś? Wiem, jak zmodyfikować chip behawioralny. Zamienię lalki w żołnierzy. O, to brzmi jak konkret. Wieczorem dogramy szczegóły akcji. Bo przyjdziesz, prawda? O, dobra, będę. Jasne, będę. No dobra. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś telefon będę miał. Udaj się do baru. Właśnie. John w komentarzach mi pisał, że się udał do Reaper Doga. Wydaje mi się, że Reaper Doga akurat w tej dzielnicy to chyba nie znajdę. Żadnego. Nie kurwiaj mnie. Dobra. Pójdziemy do tego pubu. Dobra, jak tu iść? W tamtą stronę 500 metrów, dobra. Nic się nie da tu załatwić. Szkoda. Jakbym zabrał broń, to już by było gorąco. To się uspokoiło. Jak chcesz.
dzieci. I pełno... Sony grają. Samochód mamy. Moment, to. Dobra, weszliśmy. Błagam, nie zabijaj mnie. Aha. Aha, to już im się nie podoba. Ale zaraz jest to moje autko. Chyba. Czy ja chcę się wplątywać w tym momencie? Chyba nie. Na razie to odpuszczę. Na razie idę, podążam do... Wow. Kurde, jaki tu parkour trzeba urządzać. Dobra. No, podwójne skoki tu się przydają. Bez nich byłoby bardzo ciężko. Matter can... Co tu jest? See you. Chłopie, co ty tu spawasz? Skoku. Co my tu mamy? Jakiś ogródek? Wow. Kryształowa karafka. Okej. Roślinki i zabawa. Okej. Wow. No i nie doskoczyłem. Czy mi się wydaje, czy to nasza krew się rozbryzgła? Do góry. Cholera. No włazisz. I... Dobra, to wchodzimy do baru. Temat. Jakby mnie ktoś pytał, to ja bym takiego rzuciła i tyle. Niech sam sobie radzi. No tak. Może i racja. No, ale nic, pora na mnie. Trzymaj się. Głowa do góry, będzie lepiej. Tylko nie dawaj sobą więcej pomiatać. Co dla ciebie, kochany? Co dla mnie, kochana? Zaskocz mnie. Zaskocz mnie. Czyli specjalność zakładu. W porządku. Hej, wie, jesteś Amistą. Jestem i czekam na ciebie. Będę za sekundę. Tylko jest jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Tak. Aha. Co takiego? Ta akcja 7 lat temu, po której Myers spisała mnie na straty. Dostałem po niej legendę, że sprzedałem się Arasace. Alex wciąż myśli, że to prawda. Może zrobić się nerwowo. Jak dobrze się znaliście? Byłem jej agentem prowadzącym. Ona myśli, że to przez moją zdradę kazali jej zostać w Doctown po wojnie. Rozumiesz, do czego zmierzam? Rozumiem. Może kazać nam się pierdolić. No, coś w tym stylu. Jestem pod drzwiami. Proszę bardzo. I smacznego. Dzięki serdeczne. Dzięki. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Pierwszy raz w Doctown? O nie. Oho.
Szukamy Alex. Tak, chuja szukacie. Czyli co? Jesteś na krótkiej liście osób, których tu nie obsługujemy. A teraz wstajesz i dla wychodzisz. Dla mnie dzień z tonikiem. Niech będzie podwójny. On jest ze mną. Uparty skurwysynu. No. No dobra, kochani. Na dzisiaj to wszystko. Zamykamy. Już, do widzenia. Nigdzie się kurwa nie rusza. Serio? Dobra, trójka wychodzi. Czwórka w sumie. No dalej, wynocha! Już! Jakbym słyszał sarniaka, wypierdalać z samolotu. Alex. 7 lat. Kurwa, 7 pierdolonych lat. Wielki Solomon Reed. Co to kuźwa jest Alex? O! Kurwa. On nie rozumie, to może ty. Vi, moneta. Przysyła nas Myers. Mamy misję w Dogtown. Co? Z nim? Ten facet zdradził wszystkich 7 lat temu. Nie, Alex. 7 lat temu zostałem uśpiony, a was nakarmili legendą. Legendą, w którą musieliście wierzyć. A dlaczego teraz mam wam wierzyć? Wypierdalajcie obaj. Ty i on! Mało mnie interesuje, co zaszło między wami. Mamy rozkazy od prezydentki Myers i tylko tyle powinno się dla ciebie liczyć. Liczyło się przez 7 lat. Ja... nie wiem... To sobie to poważnie przemyśl. O kurwa. Muszę zapalić. Szlagry. Ty mi powiesz, Reed. No w ogóle co to było? Ta akcja ze zmianą wyglądu. Szpiegowska technologia. Kiedy twoja agencja ma wsparcie Militechu, możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. Może zrobić się nerwowo, co? No. No. No to żeś kurna powiedział. Zaczekaj tu, ja się tym zajmę. Na pewno? W tym wypadku chyba lepiej ja niż ty. No to rzecz jasna i prawda. Żeby nie było cieplej. A. Nie dało się zaczekać, aż skończę fajkę, co? Tak przy okazji, jestem Vi. Alex. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych, co? Nowa misja? Tak. No, to co to jest? Tak wygląda prawdziwa Alex? To z nią rozmawiam? A co? Zależy ci na tym? Zresztą, jaka to różnica? Nikogo nie obchodzi prawdziwa Alex. Może mnie obchodzi. Okej. No to powiedz coś więcej o tej misji. Już śpiewamy. Zaginęła agentka. Mamy ją odnaleźć razem z Reedem. No proszę. I nagle FIA przypomniała sobie o mnie? Nikt w ich szeregach nie zna Dogtown tak jak ty. W ich szeregach?
dokładny rysopis. Czyli nie jesteś agentem. Ciekawe, co ci obiecali. Okoliczności nie były idealne. Ale składałem przysięgę przed samą prezydentką. I to czyni cię jednym z nas, tak? No dobrze. To, co ci obiecała sama prezydentka, ha? Mamy umowę, że im pomogę. Jedna misja. Misja może trwać nawet kilka lat. Spójrz na mnie. Też jestem na misji. Cały czas. Od wojny rozpracowuję miejscowych handlarzy nielegalnym techem, bronią. Jedna misja. Cóż, ja nie mam tyle czasu. Widzisz, to zawsze tak się zaczyna. Coś ci obiecają, potem znowu więcej, więcej. Aż pewnego dnia przyłożą ci chuja do ściany. Jesteś z tym okej? Aż tak przywiązany do tej misji? Powiedz, co w tym jest dla ciebie? Przetrwanie. Ta zaginiona dziewczyna może mi je zapewnić. Ale najpierw muszę ją znaleźć. I tak się składa, że sama Myers też jej szuka? Kto to? Songbird. Ja pierdolę. Coraz ciekawiej. To będzie za mało. Kolejna osoba, której nie obsługujesz? Nie znasz jej za dobrze, co? Czemu? Misja, po której Reed zniknął na 7 lat, a ja trafiłam tutaj i wszystko się wypierdoliło. Wiesz, kto w niej służył? Ja, Reed i Songbird. Nikt ci nie powiedział, co? No fajnie. Wierzysz w zbiegi okoliczności? Wierzysz, kurwa, w przeznaczenie? Bo ja wierzę, że jak podstawisz te same wartości do nowego równania, to wyniki okażą się zajebiście podobne. O, kurwa, jestem mistrzynią w popełnianiu po raz kolejny tych samych błędów. Masz szczęście. Ale mam warunki. Te warunki. Nadal jesteś agentką. Nie przeginasz trochę? Nie. Skończyły się czasy bezwarunkowej przyjaźni. Możesz to powiedzieć Reedowi. Ja to widzę tak, że wyświadczam wam teraz przysługę. Coś za coś. No. Zamieniam się w słuch. Jakie warunki masz? Co to za warunki? Monako. Chcę jeździć złoconą Herrerą po Rivierze i pić szampana na jachcie z jebaną księżną. Chcę emerytury dla szpiega, kumasz? Zesłania na placówkę dyplomatyczną, gdzie jest ciepło, ładnie, pomarańcze są smaczne i nic się, kurwa, nie dzieje. Załatwisz to? Kurde, wakacje mam je załatwić, a właściwie... wakacje emerytalne, można to tak nazwać. Czyli emeryturę. Dobra, bierzemy. Jak będzie trzeba, Reed sam zawiezie cię do tego Monako. Idź. Powiedz mu, że to zrobię. I daj mi zapalić jeszcze jednego w spokoju. Dobra? Jaraj. Dzięki, Alex. Pytanie, jak on na to zareaguje. I jak? Nie o wszystkim mi powiedziałeś, co? Ale zrobi to. Załatwiłem. Jak? Chcę emerytury dla szpiega. Ale gdyby mnie ktoś pytał, to bardziej chcę zamknąć wasze niedokończone sprawy. To co, Reed?
Potrzebujesz kogoś, kto oprowadzi cię po tym zadupiu, tak? Przyszedłem do ciebie, bo tobie ufam. Niech ci będzie. Okej, co z nią? Podobno mamy ją znaleźć. Zaginęła. Gdzieś w Dogtown. Byliśmy połączeni. Songbird wykorzystywała cyberprzestrzeń i coś ją zaatakowało. No i zniknęła. Tyle wiemy. Potrzebujemy Netrunnera. Takiego, który spędza naprawdę dużo czasu w cyberprzestrzeni i mógł coś słyszeć. Masz kogoś takiego? Wilkie Slider-Lager. Slider, no tak. Niestety zerwał nam się ze smyczy, ale wiem, gdzie go znaleźć. Oj. Będzie chciał nam pomóc? Slider? W życiu. To recydywista, który za nic ma zasady. Przycisnęliśmy go, żeby dla nas pracował. No. Wygląda na to, że będziecie musieli przycisnąć go trochę mocniej tym razem. Co to znaczy mocniej? Bardziej. Kim jest ten Slider? Voodoo Boy. Renegat i morderca, który zaczął dla nas kablować. Gość jest całkiem ślepy poza siecią. Uszkodzony płat poteliczny. Nawet Hiroshi mu nie pomogło. Ślepy, a zerwał się ze smyczy. Otoczył się ziomkami z haitańskiej diaspory i rozwinął produkcję techu oraz haków. Myślisz, że słynni magicy z Kabuki naprawdę siedzą w Kabuki? To tylko punkt zbytu. Czekaj. Mówisz, że zerwał się wam z łańcucha, ale wiesz, gdzie jest. To czemu jeszcze chodzi wolno? Może zostawiliśmy go sobie na taką sytuację jak ta? Slider to problem do rozwiązania na kiedy indziej. Kurde, jak pomieszała tu wszystko. To co? Idziemy? Slider ma kryjówkę w nieukończonym budynku spa w Luxor Heights. Zaraz dostaniesz dokładne namiary. Spotkamy się na miejscu. Ja i Alex jeszcze porozmawiamy. Dobra. Nie pozabijajcie się nawzajem. Będę was jeszcze potrzebować. Będę wyjaśniać sprawy. No dobra. Przyglądałeś się temu drzewu? Miałem. Przez chwilę. Nie wyszło. A ty? Witam Państwa. Oglądacie WNS News. Nazywam się Arif Iqbal. Dzisiejsze wydanie w całości poświęcamy białemu drzewu. A Rojo rozbito grupę terrorystyczną. Te drzewo? Niespecjalnie. Co z nim? Znaczące to, co nie? Najładniejsza rzecz w tym gównianym grajdołku to pomnik wzniesiony dla umarłych. Czy co? Ciągle nie łapię tego durnego przywiązania do symboli i pustych gestów. Do placówek medycznych w całym Night City zgłaszają się pacjenci z ciężkimi obrażeniami spowodowanymi przez wszczepy niewiadomych. Dupa cię boli, bo tobie nikt nigdy takiej świeczki nie postawił. Może ja sam bywam sentymentalnym głupkiem. Kiedy patrzę na tych dwoje, na Lida i Alex, przeżyłem kiedyś coś podobnego. Istnieje podejrzenie, że niektórzy włóczęcy przedarli się na tereny Night City pomimo ogromnych wysiłków służb specjalnych. A co ty możesz wiedzieć o Ridzie, Alex i tym, co jest między nimi? Jeżeli nawet jest tu przyjaźń, to zostanie zniszczona. Jak nie wczoraj, to dziś. Jak nie dziś, to jutro. Bo sami nie mogą się zdecydować, czy być przyjaciółmi, czy wykonywać rozkazy. Kurde, jak mu odpowiedzieć? Jedno z drugim wcale nie musi się wykluczyć. Wierz mi. Nie bez powodu uciekłem kiedyś z Woja. Pomyśl,
Ile razy można za kogoś przyjąć kumkę i wciąż mu ufać? To bardzo smutny dzień w historii naszego miasta. A jakie to ma znaczenie? Podmień kogoś na państwo albo korporację. Ile razy możesz się poświęcić dla tych skurwysynów? Ile razy dasz do siebie strzelić za puste wartości? Spójrz na tych dwoje i pomyśl. Obowiązki Raina do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Melder Hoster. Uwaga! Tutaj Kurt Hansen. Miejsce poszedł. Dobra. Spotkaj się z Reedem pod kryjówką Slidera. Zobaczmy, gdzie to jest. Widzę, to jest tu. Wysokie progi. Moment, ja bym chciał zobaczyć... O, właśnie. Reaper Dogha. Wybiezisty, wyłącz. Znaczy, to nie można wszystkich wyłączyć. Dobra. Czy tu gdzieś jest Reaper Dog? Wątpię. Też moment. Reaper Dog tutaj jest. Pojedźmy tu najpierw. Czy to jest jeszcze ta sama dzielnica? Dobra. Wszędzie jest na piechotę chodzenie praktycznie. Skygame. Korytarze, ścieżki nadziemne. Dobra, w lewo. Teraz rozumiem, będzie chyba w dół. Aha. Która to jest pierwsza w nocy? Tędy. Dobra, może przyspieszmy. Na razie się tak za bardzo nie będę tu rozglądał. Już wiem, dlaczego to oko. Tak... Może za dnia coś popatrzę. Bo w ciemnościach to tu nie za dużo zobaczę. A latarki chyba nie ma tu dostępnej. Samochód by mi się przydał w sumie. Uciekają jakieś strzelaniny. To jest chyba jakieś ćwiczenia. A, to zaraz, tutaj co chciałem to broń podwędzić bodajże. Dobra. Tamtą stronę. No chodź! Czekam! Te auta chyba są niejeżdżące. Tak, wraki po prostu. Czy tu jest wyjście? Chyba tak. Security. Wypierdalaj grzecznie, proszę. Ty do mnie? Co za uprzejmość. Welcome to... Costa View. Kurde, jakie to są te bramki bezpieczeństwa. Ja pierdzielę. Wracamy to. Hans? Wii, trzeba ratować dwóch gliniarzy. Kto?
Kto ma w końcu strzec tych, którzy strzec mają na myśli? Ci gliniarze najwyraźniej z tych, co lubią się pobrudzić. Chcieli zrobić biznes z człowiekiem Kurta Dodgerem. Ale coś poszło nie tak i mają kłopot. Więcej powie ci Stella, narzeczona jednego z nich. Powodzenia. O! To rozumiem jest misja raczej z dodatku. Dobra, idźmy 450 metrów. Tuż powinniśmy móc wezwać samochód. Weźmiemy ten motor. Dobra. Szkoda, że w Ducktown nie mamy możliwości wzywania. Dobra. No i za rogiem zaraz tu będzie. Też jakoś pustawo jest. Ruch. Gdzie on tu jest? Ten to co tutaj robi? Można z nim nic nie można. Nie wiem, czy tu już nie byłem przypadkiem. Moment. Coś czuję, że trzeba wymienić nerki. Dasz się pogadać? A, moment, tutaj. Bez sensu jest to życie. Chcę sobie coś wszczepić. Aha, i? Co i? Jesteś Reaperem, tak? Tak, ale dla swoich. Dobrze zapłacę. Doprawdy. Jak dobrze? Ja pierdzielę, jaki ważniak. Dobra, zobaczmy od podstaw. Co my tu mamy? 768 mamy obecnie. Co my tu dalej? Co to jest? To nie to. 768. 768. Mam nadzieję, że ja dobrze to rozszyfrowuję. Ale tutaj zobacz, co to ja nie widzę. Generacja trzecia. Kurde. Cyberdeck. Na co tu zwracać największą uwagę? Chyba na sloty. Ilość slotów. Ale tu widzę powyżej 7. To tu żaden nie ma. To jest wszczep. Dobra, to... Nie widzę tu nic ciekawego. A z tego co mi się wydaje, to u każdego Riberdoka jest to samo. Kora czołowa. Plus 5, plus 8, plus 10. Plus 10. Plus 20. Umożliwia twoim hakom... tylko zaraz, 20 to jest wykorzystanie tego. I później nic nie dorzucę. Właśnie, to nie w tym kierunku. Czas odnowienia. Kurczę, w sumie takie rzeczy to bym mógł zrobić na live, aniżeli tu tracić czas. I może tak się umówimy, że ja zrobię po prostu... mam nadzieję w następnego live'a po tym odcinku, po wyemitowaniu tego odcinka i na live mi możecie wówczas podpowiedzieć, co wybrać, a czego nie, bo widzę, że tu troszeczkę
mam mało punktów. 85, czyli mam ile? Do 90 będzie 5 i tu jest 18, 23. Dobrze liczę? Chyba dobrze. Dobra, to ja sobie na razie to daruję. Nie powiedziałbym, że jest nieźle wyposażony. Dobra. Dziennik. Ja chcę zrobić zadanie. Właśnie to. Śledź zadanie. Troszeczkę odejdziemy od Ducktown. Ducktown, nie Duct. Źle wypowiadam. Przy okazji, o, tu coś jeszcze mamy. A tu zobaczmy, czy czegoś nie możemy sobie sprzedać. Sortuj. Obrażenia na sekundę. Przedmiot jest w użyciu. No dobra, to... Chwila. To jest w użyciu, to jest w użyciu. To jest nie w użyciu. To możemy sprzedać. Anuluj. Co coś daje? 7%. Też by to było wszystko trzeba przeanalizować. Kurtka i tak dalej. Waga. Pens. To mi się nie podoba. Jezus Maria, co za bzdety. Jeżeli coś nie daje nam żadnych atutów, to będę to usuwał po prostu. Więc... Aha, uniform zostawię. Te niebieskie raczej poddaję, czyli sprzedam. Pięć procent zmniejsza obrażenia w walce wręcz. Dobra, dobra. Tu coś daje. I później wybiorę po prostu co lepsze rzeczy. A tu co? Oddychająca czapka wykończona flisem. Tylko że ja jej tu w ogóle nie widzę. Najwięcej czasu się traci. Dobra. Gdzie mój motorek? Skakuj. Możesz... Pierdziele. Ale on się tu ślizga. Dobra, że tędy pojedziemy. Ja stąd wyjadę. Bolami jak cholera. Była prostsza, widzę droga. Dobra, lecimy. Rozbój w toku. Tędy to chyba nie jechałem jeszcze. Może jechałem. Może jechałem, faktycznie. Teraz sobie przypominam. Mamy 3,5 km do celu. Zobaczymy, co tam u Judy słychać. Już nawet nie pamiętam, co będziemy robić.
No rzeczywiście, ślisko się zrobiło. Mokro. Placid, uważaj. Co? Uważaj, za tobą, użytkownik nieaktywny, błąd. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, 2,5 kilometra jeszcze. Niemal. Mogę móc skorzystać w sumie ze szybkiej podróży, ale troszeczkę miasta znów sobie trzeba przypomnieć. Wkraczasz na nowy obszar. Jesteśmy w centrum praktycznie. Niech to ścieżkę pojechałem, bo pod prąd. Wow! Wow. Teraz tak, źle. O, tak, on się ślizga strasznie. Strasznie ciężki w opanowaniu. Spoglądam na tą mapę, jak jechać. To będzie w prawo. Teraz tak, w górę. Chyba nie będzie w górę. To będzie chyba tak po środku jezdnia. Ja pierdzielę. Ciężko jest się zorientować. Tych dróg jest na skrzyżowaniu bardzo wiele. Teraz tak, tu w prawo. Źle pojechałem. Czego się chwasz? Sorry. Mordujo! Dobra, w prawce. Ale szykany. Dobra. I ostra zawrotka, właściwie w prawo. I jesteśmy na miejscu. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Dobra, idziemy. Enterko. Idziemy, to chyba mieszkanie jest. Gdzie to było? A tutaj mamy poczekać. No dobra, poczekamy. No dobra, zadzwonimy. Judy powinna być. Wejdź. Pizza. A gdzie Judy? Kurde. Wszyscy są w kuchni. No jesteś. Siadaj sobie. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. Cześć. No cześć. Czerwone oczy, ciemna skóra. A. Witaj. Miło cię poznać. Słyszałam o twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia wolnego dnia. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Co jest grane? Przyszłaś tu, bo chcesz się zemścić za to, co ją spotkało. To też, jasne. Ale chcę też normalnie pracować. Bez strachu. Bez przymusu.
też się przyjaźniłaś z Evelyn? Tak. Zrobiłam jej awanturę, kiedy wróciła do chmur. Bo przecież miała się wyrwać. Miała być tą, której się udało. Ale w głębi serca cieszyłam się, że znowu jest. Teraz jest mi głupio. Ktoś tu doszedł. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? Zmieniłaś zdanie, co? I to całkiem szybko. Fakt, że tutaj jestem, nie oznacza, że będę się przed tobą tłumaczyć. Dobra, wyluzuj. Nie zamierzam się z tobą sprzeczać. No, ja myślę. Judy cię przekonała, to mi wystarczy. Swoją drogą, Forrest nie przyszedł dziś do pracy, ani wczoraj. O kurwa, ciekawe czemu. Cóż, widocznie zachorował. Albo znalazł przypadkiem kupę kasy i poleciał na księżyc. Mhm, widocznie. Skończyliście te wylewne powitania? Rewolucja sama się nie zaplanuje. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruchów mięśniowych. Krótko mówiąc, będzie potrafiła walczyć jak Solo. Pasjonujące. Proszę. Czego się można nauczyć, obrabiając pornole u Moksów? Możesz wyjść na zewnątrz? W tym mieszkaniu się nie pali. Wywietrzysz sobie. Będzie stanowcza? Dobra, stanę dalej. Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze wyuczone sekwencje ruchów. Przetestowaliśmy to już z Tomem. Impulsy z chipu nadpisują naturalne odruchy, więc wprowadzają człowieka w stan podobny do cyberpsychozy. Ale przecież to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy z klientem. Nie uwierzę, że ten tech ma same zalety. Jakie są zagrożenia? Pełny tryb bojowy może uruchomić się samoistnie w obliczu zagrożenia. Nie umiem tego obejść. Nic więcej? Nie wiem. Żeby to stwierdzić, trzeba by wielu miesięcy testów na większej ilości obiektów. Jest jeszcze moralny aspekt. Można zamordować człowieka i nawet tego nie pamiętać. Wow. No dobra, muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z braindance'ów o kung fu. Co to będzie, prezentacja? Co jest do jasnej cholery? Aha. To mi nie wystarczy. Jeżeli mam polegać na umiejętnościach lalek, muszę się przekonać, jak to działa naprawdę. Co, proponujesz sparring? Dokładnie to proponuję. Tylko mi nie roznieśnie mieszkania, lubię. O Jezu, kochany, na co ja się piszę? No, jazda! Przetestuj bojowe umiejętności Toma. Orzesz! Oho, dobra, szybka akcja, widzę, była. Wszystko okej? Co ja potrafię? Widziałyście? Gratuluję talentu, Judy. Muszę poćwiczyć kardio. Zrobiłaś to zajebiście. Gdybyś chciała to sprzedawać, zostałabyś najbogatszą Judy na kontynencie. A w życiu, na świecie jest wystarczająco dużo maszyn do zabijania. Nie chcę w nie zamieniać ludzi. Po naszej akcji zniszczę te chipy. Vi. A ty? Na co teraz będziesz narzekał? Na nic. To było niezłe. Okej. To chyba zamyka kwestię działania chipu. Dobra, do rzeczy. Macie siły zbrojne w postaci trojga mięśniaków i jednej techniczki. Co dalej? Plan jest taki. Obezwładniamy ochroniarzy i wszystkich Tigersów. Wyprowadzamy ich z budynku. Krótko mówiąc, przejmujemy chmury. Bosom stawiamy ultimatum. Będziemy im płacić procent, ale żaden nie ma prawa więcej pokazać gęby w klubie. Ani tym bardziej o niczym decydować.
Tak właśnie myślałam. Szalony, krótkowzroczny plan. Nie widzisz dalej niż jeden krok do przodu. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi. Tigersi prześlą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego Sato. Hiromi? Kto to jest Hiromi? To on tak naprawdę zarządza chmurami. Rzadko bywa na miejscu, ale wie o wszystkim, co tam się dzieje. Tigersi mu ufają i liczą się z jego zdaniem, bo jest jednym z nich. Jeśli go przekonamy, w co wątpię, albo jeśli go zastraszymy, szanse są dużo większe. Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w megabloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze, rzadko wystawia nos poza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. No. Tom i Roxanne idą z nami do Hiromiego? Nie, przecież właśnie o to chodzi, żeby uderzyć na dwa fronty. Oni w tym czasie zajmą się ochroniarzami w chmurach. Zmasowany atak? Podoba mi się. Ten plan może się udać. Maiko, rozumiem, że ty też w to wchodzisz. Inaczej nie traciłabym czasu na tę rozmowę. No to jak, Vi, Tom, Roxy? Jesteście zdecydowani? Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Ojej. W życiu nikogo nie zabiłam. A ja jestem z tobą. Vi? No weź, tylko się nie deklaruj. Poimprezowaliśmy, a teraz trzeba się zająć własnym tyłkiem. Możesz na mnie liczyć, Judy. Przecież już powiedziałem, że pomogę. Dzięki, Vi. Wybuchy wdzięczności zostawcie na później. Zorganizuję spotkanie z Hiromi i dam znać. Bawcie się dobrze. Pa, pa. Majko, zaczekaj. Podwieziesz nas? Jeśli nie będziecie do mnie mówić, głowa mnie boli. Co się tam dzieje? Cholera. Boję się, Vi. Serio? A propos wdzięczności, zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy, o jakie cię poprosiłam, robisz zwykle za pieniądze. Wiem, że chcesz mi pomóc, ale jestem w stanie zapłacić twoją pełną stawkę. To chyba uczciwe, nie? Judy, serio? Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Ani słowa. A nam coś się dzieje, widzę. Hej, wszystko okej? Okay? No właśnie. Vi? Okej, już lepiej. Co to było, Vi? Jesteś chory? Pamiętasz naszą akcję? Zlecenie od Evelyn relik, który miałem wykraść? Tak, bardzo dobrze to pamiętam, Vi. Ten relik... Krótko mówiąc, był na nim engram Johnego Silverhanda. I ten engram mnie teraz nadpisuje. Ty mówisz poważnie? Śmiertelnie poważnie. O kurwa. Da się coś z tym zrobić? Mam nadzieję. Jest już późno, to jesteś zmęczony. Możesz przespać się na kanapie. Pójdę już. Szkoda, że tu nie ma jak powiązania. Uważasz? Zadzwonię, kiedy Michael ustawi spokojnie. Kurwa. Szkoda, że tu nie ma powiązania z dodatkiem. Że jednak jakaś szansa na razie jest, istnieje. Dobra, idziemy, chociaż nie wiem, czy nic zaraz nie upadniemy. Bo nie za bardzo widzę to. Chociaż może i się unormowało. No dobra. Pizza party ukończone. Dobra, mamy 54 minuty. Za dużo się nie działo. Właściwie takie bardziej omówienie przyszłych planów. Plus... Co my tam jeszcze robiliśmy dzisiaj? No tak, też było omówienie. No to w sumie dzisiejszy odcinek spłynął na omawianiu. Dobra. Chyba nie będę rozpoczynał nowych zadań. I podziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Spotkamy się w następnym, prawdopodobnie, przynajmniej takie są plany moje, na live'ie. Wtedy zobaczymy,
pomożecie mi przynajmniej co wziąć u Reaper Doka. Dobra, dzięki serdeczne za dziś, trzymajcie się i do następnego, heja. About to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.